Nazywam się Jacek Mazurkiewicz, interesuję się i zbieram wspomnienia poświęcone Jankielowi Grejserowi. Jankielem zainteresowaliśmy się przez zupełny przypadek. Przed kilkunastoma laty chodziliśmy po Szczebrzeskim cmentarzu szukając grobów i nie mogliśmy ich znaleźć, więc koniec końców zdecydowaliśmy się chodzić alejkami i w pewnym momencie, kiedy ja gdzieś tam byłem na dole, usłyszałem z góry krzyk swojej córki Marysi: chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Przyszliśmy i wtedy znaleźliśmy miejsce, w którym był pochowany Jankiel Grojser. To wzbudziło w naturalny sposób nasze zainteresowanie, bo Żyd, który jest pochowany na katolickim cmentarzu, to wielka rzadkość, i później poszliśmy tropem Jankiela. Zaczęliśmy o Jankiela pytać, ale później zaczęliśmy też badać dokumenty, które odnajdowaliśmy w różnych archiwach i bibliotekach w kraju i za granicą, i się okazało, że ten Jankiel jest postacią niezwykle barwną, bardzo kolorową, niezwykłą. Jest Żydem, który pochodził z bogatej rodziny, a życie jego przypominało życie kogoś bardzo skrajnie biednego. Był bohaterem, był uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino, a jednocześnie był człowiekiem, który się z tym swoim bohaterstwem nigdy nie obnosił. Był człowiekiem wielkiej skromności. Jednocześnie był człowiekiem pogodnym, niekiedy smutnym, ale jednak bardzo życzliwym reszcie świata. Był kimś, kto nigdy nikogo nie chciał skrzywdzić. No i dlatego doszliśmy do wniosku, że warto jest zachować w pamięci obraz Grejsera, bo ludzie, którzy o nim słyszeli albo go widzieli, odchodzą. A po drugie, że Grejser jest też jakimś takim moralnym wyzwaniem. W tych szczególnych czasach, w czasach kryzysu, pokazuje, że można zachować człowieczeństwo, można starać się być sobą, można mimo różnych niedostatków być szczęśliwym. Dlatego chcemy Grejsera zachować w pamięci. Chcemy jemu poświęcić książkę, którą kiedyś będzie mógł każdy dostać, bo myślę, że ona będzie kosztowała grosze. I chcę też o nim powiedzieć na spotkaniu, które się odbędzie w Domu Kultury w najbliższy piątek o godzinie 16, żebyśmy się wspólnie zadumali nad tym, w czym można byłoby z Jankiela Grejsera brać przykład, a w czym ewentualnie przykładu nie brać. Także wszystkich na to spotkanie w piątkowe o 16 w synagodze w Domu Kultury serdecznie zapraszam.